Witajcie w kolejnym odcinku Opowieści Więziennych. Ponieważ trochę czasu w ostatnich odcinkach poświęciłem temu, co dzieje się w więzieniach za granicą, w tym szczególnie skoncentrowałem się na rosyjskich koloniach karnych, postanowiłem na chwilkę odpocząć od tego tematu, zanim wrócę do kolejnych opowieści o więzieniach amerykańskich i słynnym systemie Supermax. Jeszcze będzie na pewno wieńczący całą tą serię odcinek o więzieniu w Norwegii, ale dzisiaj zapraszam Was wszystkich na nasze polskie podwórko i będzie to odcinek o samobójstwie. Będę musiał to oczywiście wszystko później wypikać, bo jak wiecie, ja mam taki system, że generalnie nagrywam wszystko z głowy i na totalnym spontanie, czytając tylko luźne notatki, które sobie sporządzam wcześniej. No i oczywiście są tacy, którym się taki system podoba, są tacy, do których za swoim przekazem nie trafiam. Trudno, tak mam. Idąc w kierunku meritum naszego dzisiejszego odcinka. Corocznie w naszym kraju dochodzi do 20-25 przypadków odbierania sobie życia przez osadzonych w zakładach karnych. Powody są bardzo różne, o tym jeszcze powiem za chwilę. Metody, o których również powiem za chwilę, też są bardzo różne. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten współczynnik rokrocznie maleje, ponieważ jeszcze w 2009 roku tego typu zdarzeń odnotowywano około 40 w skali roku. No tylko, że ja zastanawiam się nad tym, czy wszystkie tego typu zdarzenia faktycznie są w sposób rzetelny raportowane. Ponieważ z własnego niestety doświadczenia doskonale wiem o tym, że wszystko to, co dzieje się po tamtej stronie muru, bardzo często zostaje po tamtej stronie muru. No i nie zawsze, nie wszystko jest we właściwy sposób przekazywane na zewnątrz, no bo dochodzi do jakże oczywistego i znanego powszechnie od setek w zasadzie lat w naszym kraju zjawiska pod tytułem ręka rękę myje. I to jest oczywiste, że nikt nie chce mieć dodatkowych problemów, więc jeżeli jest szansa na to, żeby jakieś wydarzenie negatywne zatuszować, no to ono jest generalnie co do zasady tuszowane. Dlatego o ile do zakładu karnego nie wpadnie jakaś niezapowiedziana kontrola, na przykład Najwyższej Izby Kontroli, i nie stwierdzi, że występują tam jakieś patologie, no to co do zasady nikt z zewnątrz o takich patologiach się nie dowie, bo osadzeni mają olbrzymi problem z tym, żeby choćby dostać się do telefonu czy wysłać list, który będzie w jakiś sposób niecenzurowany i dotrze tam, gdzie trzeba. No i żebyśmy się dobrze zrozumieli. Oczywiście każdy osadzony ma prawo do telefonu. Jeżeli przebywa w zakładzie zamkniętym, no to może z tego telefonu korzystać raz w tygodniu. Jeżeli przebywa w systemie półotwartym, to może z tego telefonu korzystać częściej, w zależności od tego, jak wygląda wewnętrzny regulamin zakładu karnego, może wręcz nawet bez większych ograniczeń z tego telefonu korzystać, i tak było w moim przypadku. Natomiast w takich zakładach karnych o systemie półotwartym, gdzie przybywają często młodzi ludzie, często po raz pierwszy i bardzo często za jakieś mało istotne przestępstwa typu posiadanie albo handel niewielką ilością narkotyków, albo właśnie jazda pod wpływem alkoholu, albo jakieś niezapłacone alimenty i tego typu historie, to tam w tego typu miejscach nie dzieją się jakieś rzeczy straszne, nie dzieją się jakieś kompletne patologie. Chociaż ja poznałem chłopaka, który miał za sobą próbę odebrania sobie życia w takim właśnie miejscu. Opowiadałem już o nim przynajmniej ze dwa razy. Może jeszcze do tego tematu dzisiaj wrócę, ale jakby zmierzam do tego, że w ośrodkach odosobnienia, które mają charakter półotwarty, nie jest tak źle. Natomiast w tych wszystkich zakładach karnych, które są zamknięte, tam osadzeni mają możliwość korzystania z telefonu tylko raz w tygodniu i to tylko przez 5 minut. I oni korzystają z tego po to, żeby zadzwonić do swoich najbliższych, na przykład do żony, do dziewczyny, do matki. Nie będą poświęcali tych 5 marnych minut na to, żeby dzwonić do Rzecznika Praw Obywatelskich i zgłaszać jakieś problemy, które mają miejsce w więzieniu. Zwłaszcza, że po jakimś czasie osadzeni się po prostu przyzwyczajają do fatalnego stanu rzeczy i nie robią z tego większych problemów. Natomiast każda korespondencja, którą próbują wysyłać, jest oczywiście cenzurowana i nigdy osadzony nie wie, czy list został wysłany tak naprawdę i czy on dotarł do tego miejsca, gdzie wysłany miał być. W związku z tym
jeżeli dzieją się rzeczy naprawdę złe, to w praktyce w polskich więzieniach osadzeni raczej nie mają możliwości, żeby się poskarżyć, żeby gdzieś na zewnątrz zgłaszać informacje o patologiach i problemach, które mają miejsce w zakładzie karnym. No ale wracając do sytuacji, w której osadzony odbiera sobie życie i następnego dnia przy porannym apelu oddziałowy odnajduje zwłoki w celi, to przy założeniu, że jest to cela wieloosobowa, oczywiście wszyscy z tej celi będą musieli składać obszerne zeznania, no i w zasadzie w praktyce wszyscy z nich będą odpowiadali za współudział w pozbawieniu kogoś życia, choćby ze względu na to, że nie przeciwdziałali. No ale teraz pytanie jest takie, czy na przykład nie można w jakiś sposób tego zatuszować? To znaczy, śmierci nie zatuszuje nikt, no bo był człowiek, nie ma człowieka. No ale oczywiste jest, że zdecydowanie lepsze będzie z punktu widzenia kierownictwa zakładu karnego, jeżeli będzie napisane w ostatecznej dokumentacji, że śmierć nastąpiła z powodów naturalnych, bo na przykład był to zawał, albo na przykład śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niż gdyby miało to być samobójstwo, bo to by świadczyło o fatalnym podejściu ochrony albo o fatalnych warunkach w zakładzie karnym. I teraz ja się zastanawiam, jak wiele tego typu spraw jest tuszowanych właśnie. I czy te 20-30 niech będzie samo w polskich zakładach karnych rocznie, czy to jest faktycznie rzetelna informacja, czy nie jest tak, że po prostu część tego typu wydarzeń jest zamiatana pod dywan i po prostu tuszowana, raportowana jako zgon z innych powodów. Przypuszczam, że jest to całkiem prawdopodobne i bardzo możliwe, bo to jest chyba oczywiste, że kierownictwo zakładów karnych bardzo często, no, zwyczajnie zna się po ludzku z lekarzami, z pogotowiem, z prokuratorem i myślę, że jeden z drugim przy wódeczce są w stanie się bardzo szybko ze sobą dogadać, żeby dokumenty były sporządzone w odpowiedni sposób. No ale nawet gdyby przyjąć za prawdziwą informację o tym, że dochodzi do powiedzmy 25-30 tego typu zdarzeń w skali kraju w ciągu roku, no to mówimy o 2 przypadkach w każdym miesiącu, a to nie jest mało, wbrew pozorom. No i teraz muszę wam powiedzieć, że służba więzienna oczywiście robi co może, żeby przeciwdziałać tego typu wydarzeniom i takim sytuacjom i między innymi dlatego bardzo rzadko zdarza się, żeby osadzony mógł zostać w pojedynkę sam w swojej celi. I na przykład, jeżeli organizowany jest spacer, a jest on raz dziennie przewidziany dla osadzonych, no to często jest tak, że osadzeni wychodzą konkretnymi celami. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o oddziałach zamkniętych, bo na tych półotworkach to jest troszeczkę inaczej, po prostu oddziałowy wychodzi na korytarz, gromkim krzykiem przywołuje wszystkich na spacer i kto ma ochotę, ten wychodzi z celi i na ten spacer idzie. Także tutaj jest no, znacznie większy luz i tam zdarza się często, że więzień pozostaje sam w swojej celi, natomiast na takich oddziałach półotwartych sytuacja wygląda w ten sposób, że te drzwi do celi tak na dobrą sprawę są otwarte i nigdy się nie zamykają, więc co chwilę ktoś tam wchodzi z jakimś tematem, jakąś prośbą, pytaniem, a to czy nie masz tytoniu, a to czy nie masz kawy, a to czy nie masz herbaty albo po cokolwiek innego, więc w praktyce zostać samemu w celi na dłużej niż 2 minuty to jest no niełatwo. Ale w oddziałach zamkniętych, jeżeli właśnie mówimy o spacerze i jeżeli większość ludzi z celi wychodzi, a jeden na przykład nie ma ochoty iść na spacer i no po prostu odmawia spaceru, ma taką możliwość i ma ku temu prawo, no to wówczas oddziałowy jest zobowiązany wyprowadzić takiego osadzonego z tej celi i umieścić go choćby na ten czas spaceru w innej celi wieloosobowej, żeby on nie został sam. To powoduje pewne problemy i pewne patologie, dlatego że na przykład udało mi się dotrzeć do takiego artykułu dosyć dużego, który mówi o tym, co działo się w zakładzie karnym w Barczewie jakiś czas temu. No i między innymi tam jest taki akapit o tym, że w trakcie takiej sytuacji, jak osadzeni mieli zostać w pojedynkę w celi, nie byli prowadzeni do jakiejś innej celi, do innych osadzonych, tylko byli zamykani w czymś na kształt klatki o rozmiarach 1,5 metra na 2 metry gdzieś na korytarzu. No i tam taki człowiek musiał sobie siedzieć tak długo, jak długo miałby być sam w celi. Oczywiście taka sytuacja przeciwdziała jakimś próbom samobójstwa,
Natomiast po pierwsze jest to kara w karze, no bo niby dlaczego taki człowiek ma zostać zamknięty w klatce tylko dlatego, że nie chce iść na spacer? No a po drugie troszeczkę no, uwłacza to człowieczeństwu moim zdaniem. No i tam jeszcze była opisana sytuacja, kiedy to akurat tak wyszło, że dwóch takich gagatków siedziało zamkniętych w tego typu klatce przy otwartym oknie, jedynie w krótkich spodenkach, koszulkach i klapkach w zimie, gdzie otwarte było okno. No i oni cali przemarznięci prosili, błagali o to, żeby ich stamtąd zabrać i z powrotem odprowadzić do celi. Niestety ich prośby trafiały jak w ścianę, jak kulą w płot. Nikt ich nie posłuchał, no i tak sobie siedzieli, aż się doczekali. Niestety dalej tak jest i pewnie jeszcze długo będzie, że osadzony w polskim zakładzie karnym jest tak na dobrą sprawę mniej ważny niż trzoda chlewna gdzieś w zagrodzie u rolnika, który się przejmuje bardziej swoimi prosiętami niż strażnicy więzienni przejmują się osadzonymi. No ale to być może ciężka, a delikatnie niepotrzebna dygresja. Wracając do głównego wątku. Oczywiście powodów, dla których osadzeni chcą odebrać sobie życie, może być cała masa i to może być tak naprawdę chwilowe załamanie nerwowe po tym, jak się taki dowie, że jego żona chce się z nim rozwieść. Może to być również impuls wywołany tak zwaną dolewą. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, jak chłopak przyszedł na rok. No i on był taki raczej radosny, wesoły, wiedział, że tylko rok. Już tam nie pamiętam za co tam wpadł, ale miał być tylko rok. I mniej więcej po połowie tego okresu pobytu, kiedy wiedział, że on już jest w połowie i tak naprawdę już zacierał ręce, bo wiedział, że będzie składał dokumenty z prośbą, czy ten wniosek cały o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie po połowie odbywania kary, a tutaj nagle przyszło do niego pismo z sądu, które zwiększyło mu ten pobyt o kolejne 2,5 roku. Już tak abstrahując od paragrafów, jeszcze raz powiem, nie pamiętam za co to było, to nie ma większego znaczenia, ale no chłop się załamał. On po prostu zgasł jak świeczka zdmuchnięta, ponieważ jeszcze dzień wcześniej był naprawdę radosnym, uśmiechniętym, wesołym, grającym bardzo intensywnie w ping-ponga człowiekiem. A tutaj nagle, no tak jakby go ktoś odłączył od prądu. Po prostu człowiek ten kompletnie się załamał, bo no, stracił jakąś nadzieję na najbliższy czas. I ja wiem, że z punktu widzenia osób, które być może słuchają tych moich wywodów na kanale i przesiedzieli długie lata, no to takie dodatkowe 2,5 roku to jest nic przy wyroku na przykład 15-letnim, no ale jeżeli ktoś przychodzi na rok z taką perspektywą, że po 6 miesiącach być może uda mu się wyskoczyć, a tutaj nagle dostaje informację o tym, że zostaje jeszcze na kolejny długi czas i nie wiadomo, co się tam dzieje u niego w rodzinie czy wśród najbliższych na wolności. Być może w ślad za tym pismem jemu się zaczęły jawić koszmary, że właśnie jego kobieta go zostawi, jego, nie wiem, firma się rozsypie albo nie będzie miał powrotu do swojego poprzedniego pracodawcy i że tak na dobrą sprawę jego życie w jakimś sensie się rozpada. I to są takie właśnie momenty, w których czasami niektórzy słabi psychicznie albo, no nie wiem jak to nazwać, no ale niektórzy ludzie decydują się na taki bardzo desperacki krok, jakim jest właśnie próba odebrania sobie życia. Oczywiście pewnie mógłbym tutaj przez najbliższe 5 godzin mówić o różnego rodzaju powodach, dla których ludzie tak robią i oczywiście nigdy takiego tematu bym nie wyczerpał, bo powody są bardzo różne, no ale jak to się w praktyce odbywa w miejscu tak strzeżonym i tak chronionym, jakim jest zakład karny? Nie powstrzymam się oczywiście w tym momencie, jak nie powiem o wielu różnych słynnych samochodach więziennych. I tutaj chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem są zabójcy Krzysztofa Olewnika. Pewnie znacie ten temat, ja nawet miałem kiedyś pomysł, żeby zrobić odcinek na ten temat na kanał, ale myślę, że jest to na tyle powszechnie znana historia i było już tyle podcastów na ten temat, że mógłbym co najwyżej być bardzo odtwórczy, a nie chcę tego robić. No więc przypomnę tylko, że sprawcy zabójstwa Krzysztofa Olewnika zostali zatrzymani, aresztowani, wtrąceni do lochu
i odbywał się ich proces. Czekały ich oczywiście długoletnie wyroki, być może nawet groziło im dożywocie i nagle jeden po drugim zaczęli sobie odbierać życie w monitorowanych celach więziennych. No, wieszali się w bardzo dziwny sposób, na przykład na leżąco, na łóżku, albo no, tam się dziwne rzeczy działy, no tak czy inaczej każdorazowo ich zgon określany był próbą samobójstwa. Czy naprawdę były to śmierci w wyniku odebrania sobie życia osobiście przez osadzonego? Śmiem twierdzić, że oczywiście nie i przypuszczam, że nie będę osamotniony w tym poglądzie. Natomiast jeśli chodzi o próby takie realne i prawdziwe, które mają miejsce w zakładach karnych, no to się to zdarza dosyć często. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, w którym przeprowadzam wywiad ze strażnikiem więziennym. On sam był świadkiem co najmniej dwóch, jeżeli nie trzech tego typu sytuacji. No i opisuje sytuację, jak młody człowiek trafił na 15 lat pozbawienia wolności i niby wszystko było z nim w porządku, niby nie wykazywał żadnych symptomów czy objawów depresyjnych, a jednak odebrał sobie życie wieszając się na szaliku. Ja wspominałem o tym, że poznałem chłopaka, który chciał sobie odebrać życie, bo był tak bardzo gnębiony przez współosadzonych w celi. On tam po prostu trafił z paragrafu 207, czyli był, inaczej mówiąc, peżotem, wpadł za znęcanie się nad rodziną, chociaż jego historia była zdecydowanie bardziej skomplikowana. Po prostu ojciec tyran nie dawał chłopakowi spokoju, bił go i tłukł praktycznie codziennie, z reguły po pijaku, no i w końcu ten się zbuntował i mu oddał, tylko może troszeczkę z tym oddawaniem przesadził, bo no, pobił dosyć solidnie starszego już człowieka. W efekcie tego trafił do więzienia na rok. No ale że trafił tam z takim, a nie innym paragrafem, więźniowie osadzeni razem z nim byli wobec niego bezwzględni, no i go tam bardzo źle traktowali. A że on był chyba psychicznie dość słaby, postanowił odebrać sobie życie. Na całe szczęście mu się nie udało. On próbował się pociąć tak zwaną mojką, czyli tym ostrzem wyjętym z maszynki do golenia jednorazowej. No ale ciął się jakby w poprzek nadgarstka, co spowodowało oczywiście olbrzymie obrażenia i potworną bliznę, ale upływ krwi na całe szczęście był na tyle nieduży, że nie wiem, czy nawet przytomność stracił, ale tak czy inaczej na pewno życia sobie nie odebrał. Ja nie chciałbym tutaj mnożyć przykładów i podawać różnego rodzaju gotowych recept na to, jak sobie odebrać życie pod celą, bo to taka jest prawda, że dla chcącego nic trudnego i jest tak, że no, to się zdarza niestety w wielu zakładach karnych, ale częściej zdarzają się próby samobójcze, tak naprawdę mają inny cel niż odebranie sobie życia, a głównym powodem, dla których osadzony coś takiego robi, jest chęć na przykład zmiany celi, zmiany zakładu karnego albo chęć wyrwania się choćby na jakiś czas poza mury więzienne do szpitala, ale czasami zdarza się tak, że taka pozorowana próba samobójstwa jest, coś poszło nie tak i czasami taka pozorowana próba kończy się zgonem i teraz zastanawiam się, jak często i jak wiele tego typu sytuacji trafia do tych statystyk i wpływa na te 25-30 rocznie, co jest oficjalnie podawane. Żeby nie szukać daleko przykładu, na pewno wszyscy słyszeliście o Katarzynie Waśniewskiej, mamie Madzi z Sosnowca, która to, jak już trafiła do zakładu karnego, postanowiła odebrać sobie życie w taki oto sposób, że wypiła płyn do mycia naczyń w jakichś ilościach znacznych. No i przypuszczam, że w jej przypadku była to klasyczna taka pozorowana próba, ponieważ no, każdy wie, że płyn do mycia naczyń poza nudnościami, mdłościami i być może za przeproszeniem sraczką nie spowoduje żadnych innych gorszych objawów. Ale nie ona jedna, bo Jeremiasz Barański, Baranina, skądinąd słynny gangster polski, który był posądzany o współudział w zabójstwie Marka Papały, byłego głównego komendanta policji, jak również był posądzany o współudział czy jakieś tam uczestnictwo sprawcze w zabójstwie Jacka Dębskiego, byłego ministra sportu. On również w wiedeńskim więzieniu próbował popełnić samobójstwo, wypijając płyn do mycia naczyń. Akurat w jego przypadku to ewidentnie nie była próba samobójcza, jedynie próba wyjścia z zakładu karnego do szpitala, ponieważ w ten sposób chciał uniknąć składania zeznań w określonym terminie. No tak czy inaczej, akurat w jego przypadku znaleziono go ostatecznie powieszonego na pasku i też wiele wskazuje na to, że jego samobójstwo było tak bardzo
realne, jak wspomniane wcześniej samobójstwa zbrodniarzy odpowiedzialnych za porwanie i śmierć Krzysztofa Olewnika. No a jak już jestem przy tym wątku, to tak samo istnie nasuwa mi się słynna sprawa Rudolfa Hessa, który w latach 30. był zastępcą Hitlera, a później był jego osobistym sekretarzem, następnie był ministrem bezteki już w rządach III Rzeszy, a później udał się swoim samolotem Messerschmitt Bf 110 na jakąś karkołomną, do dziś dnia niewyjaśnioną misję, wylądował na Wyspach Brytyjskich, tam trafił do niewoli, no i long story short, został skazany na dożywocie w procesie norymberskim, jako jeden z nielicznych nazistów uniknął kary śmierci, no i faktycznie odbywał on karę dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu Spandau i ostatecznie odebrał sobie życie w wieku, jak dobrze pamiętam, chyba 95 czy 6 lat, wieszając się na jakimś przewodzie elektrycznym, aczkolwiek też bardzo wielu późniejszych badaczy czy też historyków twierdzi, że nie było to samobójstwo, że został on zabity. No nie wiem, po co miałby ktoś zabijać 96-letniego staruszka w więzieniu, ale to już mniejsza o to, nie mnie to oceniać. Tak czy inaczej, nie chciałbym tego odcinka rozciągać do olbrzymich rozmiarów, chociaż pewnie mógłbym jeszcze długo opowiadać na temat różnych konkretnych przykładów z polskiej codzienności, ponieważ wielu było takich osadzonych, którzy odebrali sobie życie, chociaż wielu obrońców i wielu dziennikarzy twierdziło, że to jednak nie miało prawa być samobójstwem. Niestety wiele jest przykładów prawdziwych samobójstw w polskich więzieniach. Oficjalnie mniej niż 30, a ile w praktyce, trudno mi powiedzieć. Zastanawiam się, jaka jest wasza opinia na ten temat, czy takie statystyki waszym zdaniem, podobnie jak moim, są faktycznie fałszowane, czy to jest rzetelnie podawane wszystko do opinii publicznej, jak jest w realu. No i ciekaw jestem, czy chcielibyście, żebym ten wątek jeszcze jakoś rozszerzył i generalnie co do zasady ciekaw jestem waszych opinii, jak i również waszych pomysłów na kolejne odcinki, bo być może chcielibyście, żebym powiedział o czymś, o czym nie mówiłem jeszcze do tej pory. Tak czy inaczej, w najbliższym czasie planuję odcinek o więzieniach w Stanach Zjednoczonych, a następnie o więzieniu w Norwegii jako finał całej tej historii o więzieniach za granicą, a co będzie później, czas pokaże. Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka.